powiem, materiały dowodowe, które zostały tutaj wykonane przez Piotra Czuksa zwanego, który jest współpracownikiem marki Mokate oraz zawodnikiem Heilig. Jestem ciekawy, jak jego pracodawcy zareagują na to, co tu się dzieje na tym Instastory. Nie wiem, czy będą chcieli z nim współpracować. Zobaczmy, co tu się dzieje. I bardzo serdecznie jedziemy na Heiligę, to już ten dzień. I z tego miejsca ręczny Oversport, bo pracuję jak sportowcy, a z tego miejsca chciałbym zaprosić Multiego do tańca w oktagonie. Ale Multiego, czy człowieka z ery kamienia upanego? Widzowie, no tutaj... Powiem tak, no... Jest tutaj... Słuchajcie, bo to naprawdę jest poważny, kurwa, klimat, nie? Bo to nie jest koniec! I najlepsze jest to, że to nie jest wina Czuksa. Bo zobaczycie, co się dalej dzieje. Chciałbym zaprosić Multiego do tańca w oktagonie. Ale Multiego, czy człowieka z ery kamienia upanego? Słyszałem, że jeszcze masz jakiś problem do mojego menedżera, jak coś, to mogę was połączyć na FaceTime, czy kichuję, że to pogadacie sobie razem, co nie? Cześć chłopczyku, chciałem ci jedną rzecz powiedzieć, jak będziesz za dużo O kurwa! Czekał swoją biadatką na mnie, to przyjdę po ciebie. Co? Czy on właśnie na Instastory swojego potopiecznego zagroził mi? Menadżer Czuksa? Ja pierdolę, widzowie! Menadżer Czuksa, który załatwia deale z Heiligiem, a także z Mokate, grozi komuś innemu publicznie występując, pokazując swoją twarz na Instastory swojego potopiecznego? Ja teraz szczerze boję się o swoją przyszłość, bo nie wiem, jak to będzie, nie? Naprawdę. Obejrzymy to do końca i odniesiemy się do wszystkiego. I Multi, ja rozumiem, że wiesz, ty wstajesz rano i czujesz jakiś tam dyskomfort związany, wiesz, z tym, co widzisz w lustrze, ale kurczę, no nie możesz tak podchodzić wulgarnie do tego i tak, kurde, no co co wczoraj robiłeś, to co mi ludzie podsyłają, to jest wulgarne i takie podłe już trochę, nie? My się to tak tutaj z Swakiem próbujemy, kurde, troszeczkę zaczepić, a ty to tak, nie wiem, czy... Odegrać za to, że zaczepiasz i obrażasz Piotra, ale kurde, człowieku, no robisz to bez smaku, no jesteś troszeczkę wulgarny za bardzo i wiesz, a chamstwo zwalcza się chamstwem, więc jak będziesz jeszcze bardziej, wiesz, niefajny, to my jeszcze bardziej będziemy niefajni dla ciebie. Pozdrawiam cię. Powiem tak, jest wysoko, widzowie, dzieją się straszne rzeczy, nie? Straszne rzeczy.